Witam Państwa w telewizji śniadaniowej. Witam w kanale Parodie TV. Wychodzi więc z tego, że jestem parodią prezentera. Zapraszam pod tytułem Gotuj z nami o 5 rano. Proponuję dzisiaj cykl Eksperymentujemy w kuchni. Proponuję eksperyment ze Szwecji. Przyrządzanie krzeseł. Początkowo wydało mi się to dziwne, ale polecam. Krzesło najpierw trzeba złapać. Nie jest to trudne, bo krzesło nie ucieka. Kiedy złapiemy już krzesło, dobrze jest je podrobić na drobne kawałki, które da się połknąć. Widzę, że przysyłają Państwo dużo maili, że się podoba. No więc, kiedy zjemy takie krzesło, mogą pojawić się halucynacje. Aczkolwiek wszystko to zależy od tego, czy krzesło miało politurę. Widzę, że maili coraz mniej. Kończymy telewizję śniadaniową. Kończymy eksperymenty w kuchni. Czas na emocje dla wszystkich gospodyń. Tych, które się ogoliły i tych, które się nie ogoliły, a dopiero zamierzają. Serial brazylijski. Luis Fernando, Luis Fernando. O, Luisie Fernando, Luisie Fernando, o. Sine compressima, meciosa. Nie mogę być z tobą, chociaż bardzo bym chciała. Se tut, krople Valerie. Ale to niemożliwe, ty masz żonę Valerie. E szampone bambino. I córeczkę. Io tuo amore. Kocham YouTube. Io non parlo italiano. Może nawet bardziej od ciebie. Oh. A może powinnam sobie zrobić trwałą ondulację? Spaghetteria lavazza. Eureka. Si. Ciekawe, ile by to kosztowało. Charlatane Paloma. Palomo, wszędzie cię szukam. Sine compressima. Tu jestem, przyjaciółko. Prego millennium prostitucione vaffanculo cirkówka. Szukałam cię, bo chciałam ci powiedzieć, żebyś nie rezygnowała z pracy w cyrku twu. Terra vita emocje. Dziękuję, przemyślę to jeszcze. Allegro speculanto uno, due, tre, quattro. Jesteś mi bardzo bliska i zależy mi na twoim szczęściu. Perché dolce vita. Ja również pałam do ciebie przyjaźnią. Elektriko non compiela al dente parafino. Podoba mi się twoja bluzka, jest bardzo miła w dotyku.
jest staccato? To atłas? No, no basta! Nie, to jedwab. Mia putana caravella! Moja bluzka też jest nowa. Parmenito Lola! Parmenito! Właściwie to przyszłam po to, żeby cię wyciągnąć na spacer po ogrodzie, przyjaciółko. Ty jesteś cudowna, Valerio. Chodźmy.